W obiektywie kamery wita Państwa i zaprasza na międzynarodową wystawę kotów rasowych, która odbywa się w Toruniu w dniach 9-10 lutego 2019 roku w auli UMK przy ulicy Gagarina 11. Materiał ten poświęciłem Mejkunowi, największej z udomowionych ras kotów domowych, a występujący tu Mejkun obrzmie o pięknie brzmiącym imieniu Olaf, zdobył wszelkie tytuły. To prawdziwy czempion. Zapraszam Państwa. Największe osobniki? To jest jeden z największych osobników w Polsce i w Europie. Piękny. O właśnie. Jestem Stanisława Kilarska, przyjechałam do Torunia z Raciborza. Hoduję koty rasy Maine Coon. Mamy World Championa Olaf Amibial, bardzo duży, piękny kot. Nasz wieloletni reproduktor i wieloletni zwycięzca w tym mieście. Rasa Maine Coon to jest taka rasa, którą dzieci kochają. To jest kot dla domu, dla duży, rodziny. Tak, robi wrażenie, robi wrażenie. Duży, reprezentacyjny. Ludzie mówią, że ma wzrok bandyty i serce anioła. Wie pani, co z takim kotem, to nawet wyjść, jak to się mówi, na spacer, to nie jest wstyd, to robi wrażenie. Kiedyś wychodziliśmy, teraz Olaf już ma słuszny wiek, bo już skończył 9 lat, więc już mu stresu oszczędzamy, ale chodzi, jak pies bez smyczy, trzyma się nogi, przyzwyczajony. To bardzo inteligentne i mądre koty. Polecam wszystkim. Czy one mają jakieś specjalne wymagania? Nie, to jest kot półdługowosy. Wystarczy przeczesać 2 razy w tygodniu i całkiem dobrze się kotek trzyma. Czy on może być, powiedzmy, w małych mieszkaniach? Może być, jak najbardziej. Jak najbardziej. Nie, to nie jest, on nie jest, że tak powiem, skoczny, nie? On lubi spokój. To jest jakby tak samo, jakby pan miał w domu psa labradora. Aha. Cichy, spokojny, tylko duży, reprezentacyjny, z takim z powerem w oku. Wie pani, ja jestem jamnikarzem. Czy on też sypia? Rozumie pani, o czym mówię? Czy... Nie. Sypia oddzielnie, tak? Tak, sypia oddzielnie, ale w nocy do łóżka włazi. Włazi, czyli to jest normalne. I mi się wtedy śni, że mnie sparaliżowało. Aha, no tak, no coś takiego w łóżku. Dziękuję pani bardzo. Kłaniam się, wszystkiego dobrego. O, schód teraz. Krył dużo. Dziesiąty rok z nim jeżdżę, nie? O, powiem tak, ja jestem starsza i on jest starszy, ale mi już ciężko teraz. Inaczej było 8 lat temu, a teraz tyle fajnie. Słucham? Koło 14 kg. Zawsze tak ma, 13, 14. Jak kryję, to troszkę schudnie, a potem odrabię. I już mamy, tylko sobie muszę pozbierać karty. I nie wiesz pana. Nie nominowałem, ale zrobię to później. Ola! Właściwie Stasiu, to ja naprawdę nie musisz go przynosić. Może być w klatce, jak tak go pamiętam już. Ale powiedz, chciałem zobaczyć, żebyś zobaczył, że nie zbrzydłem. Ale oficjalnie nigdy u mnie nie był na stoliku. Nie sędziowałeś. Nie, jeszcze go nie. Ale ty już nie wiesz, jakiś czas, tylko że mnie nie było. Ciebie nie było. Tak, było zostało. Dokładnie. Czego bardzo żałuję? Czego żałuję? Przede wszystkim żałuję pokazy. Pokazy. Olaf jest już w Sokole, już jest weteran, tak? O, 47. O, Olaf.
Czuję kota, wiesz? Nie, nie, a nie jest na takim no, wszystko idzie po prostu. Pomoże na ten. A, tu mam zakładać razy tego. Bo dla, może dla niektórych nie liczy się punktacja, a dla mnie punkty są ważne. Dobra. Proszę o przenoszenie kotów na 23 z numerami 34, 17, 128, 141, 142, 133, 100. Jeżeli chodzi o głowę, 30 punktów bezkonkurencyjnie. Czekaj, Ola, bo jeżeli chodzi o charakter. Chodzi, charakter nie ma. Oko, 5 punktów jest tylko, ale jest dla niego bez problemu. Tak? Tak. I mamy futro, tekstura 25, kondycja 5. Czyli tak naprawdę u Ola jest 100%. 100%. Dziękuję. Tylko napisz mi to. Będę wnuku pokazywać, wiesz? 100% wszystkiego. Uważaj, bo on jest wredny. Ja wiem, on się ja nie zmienił, załunku nie ma, jaja ma. Bo kryje dalej, wiesz? Pokaż te jaja. Dobra. Nie chcę dotykać, ale ty możesz dotknąć, możesz, spokojnie. Dobra. Ola, proszę, ale, nie lubi. Ale pokazał zęby. Każdy facet. Tak. Pamiętasz takiego sędziego?